Postępy w ginekologii onkologicznej były tematem 24. konferencji naukowej w Krynicy-Zdroju zorganizowanej przez Oddział Ginekologiczno-Położniczy z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Podczas wydarzenia w gronie największych autorytetów w kraju omawiano istotne zagadnienia z zakresu profilaktyki oraz leczenia złośliwych nowotworów narządu rodnego kobiety. Konferencja jest naprawdę wpisana w kalendarz taki międzynarodowy i jedna z ważniejszych konferencji w Europie. Wymieniamy się informacjami nawzajem, bardzo ściśle współpracujemy z Centrum Onkologii w Krakowie, z Klinicznym Szpitalem w Rzeszowie, na Chopina, także naprawdę jest tu pole do popisu, żeby się uczyć, żeby wymieniać się doświadczeniami w leczeniu nowotworów chorób kobiecych. Konferencja odbyła się 13 września pod patronatem naukowym profesora Zbigniewa Kojsa, konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Swoim patronatem wydarzenie objęli również minister zdrowia oraz starosta powiatu dębickiego. Trzeba, myślę, się szkolić ciągle w tym zakresie, trzeba korzystać z nowych metod, trzeba próbować jednak te operacje robić jak najmniej inwazyjnie. I to się u nas w szpitalu udaje i właśnie nasz szpital też dzieli się tą wiedzą z całą Polską. Tu są dzisiaj, myślę, że najwięksi fachowcy. Oni też przyjeżdżają do nas do szpitala, uczą się, patrzą, jak się wykonuje operacje laparoskopowe właśnie związane z tego typu problemami. Są, myślę, trochę zdziwieni, że w szpitalu powiatowym znajduje się tak wykwalifikowana kadra i tak dobrze wyposażona, tak dobrze dzisiaj już wyposażone sale operacyjne. Otóż nasz oddział ginekologiczny z pododdziałem onkologii ginekologicznej to jest jeden z wybijających się oddziałów. To jest oddział, który prowadzony przez doktora Gawlika po prostu robi furorę. To do nas przyjeżdżają się szkolić. To do nas przyjeżdżają docenci, profesorowie. To oni dziwią się, bo mamy takie sprzęty. Skąd wy to macie? A jak wy to umiecie obsługiwać? To już nieraz się to zdarzyło i warsztaty, które prowadzimy u nas, o tym pewnie Państwo nie wiecie, bo i skąd to się wszystko dzieje w zaciszu bloku operacyjnego, tym bardziej teraz w zaciszu nowego bloku operacyjnego, który ma doskonałe warunki i do którego fachowcy chętnie przyjeżdżają, zaznaczamy i przyjeżdżają się uczyć. Celem konferencji było podnoszenie poziomu wiedzy wśród lekarzy w zakresie diagnozowania, bardziej efektywnego leczenia oraz lepszej opieki nad chorymi. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że w równym stopniu zależy im na edukacji pacjentów. Uruchamiamy taki program dzięki panu profesorowi Kojsowi, który naprawdę mocno na to naciska, edukację pacjentów, czyli szkolenia w szkołach. Rezydenci mają w programie specjalizacji za zadanie, to żeśmy razem wywalczyli z profesorem, że mają po prostu przeprowadzić kilka spotkań w szkołach i uświadamiać te pacjentki, co ich czeka, jakie zagrożenia, jak można z tym sobie poradzić, gdzie do jakiego specjalisty podejść.